dobry Państwu. Jesteśmy w samym sercu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Celestynów i właśnie tutaj mieści się pracownia garncarska pana Andrzeja Kłoska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, jak to się stało, że odkrył pan garncarstwo i odkrył je pan dla siebie? Odkrył pan, że właśnie to jest ten zawód, który chciałby pan uprawiać? To w ogóle było tak, że najpierw zainteresowała mnie ceramika, szkliwienie, zmiana kolorów w zależności od temperatury, atmosfery w piecu. Miałem zainteresowania chemiczne, ale że technikum mechaniczno-elektryczne było na miejscu, zostałem elektrykiem. Jak zacząłem pracę zawodową, jakiś czas pracowałem, a zdarzyło się, że koleżanka siostry była plastyczką i ona zaczęła opowiadać o ceramice, o szkliwieniu, o kolorach, o tej całej chemii ceramicznej. To mnie zainteresowało, a jej potrzebny był piec. Ja byłem elektrykiem. Zacząłem się przymierzać do budowy pieca. No, jej się odmieniło, zrezygnowała. I mnie to zaczęło interesować bardziej. Najpierw miałem używany piec ze świetnika w Politechnice, taki muflowy. Trochę na nim popracowałem i zobaczyłem, że to, co zarabiam w Instytucie Wysokich Napięć, to jest bardzo mało w porównaniu z tym, co mogę tutaj zarobić przy moich umiejętnościach. Przy mojej wiedzy, jak na ten moment bardzo małej, nie było skąd zdobyć informacji, ale jakoś sobie radziłem. Najpierw zbudowałem jeden piec i zacząłem wytwarzać ceramikę. Co to było na początku? To były miseczki, czarki, dzbanuszki, wazoniki. Oblepiane kolorowymi listkami, skrzywione, i to sprzedawałem różnie. Po sklepach, do rzemieślniczego domu towarowego zawoziłem, do kilku domów towarowych w Warszawie. Przyjeżdżali do mnie klienci, bo to się rozniosło i przyjeżdżali do mnie klienci z całej Polski. Towar ładnie się sprzedawał. Miałem zaopatrzenie, z gliną nie było kłopotu, trochę było ze szkliwem, ale w Brwinowie był teść kolegi mojego szwagra i on robił szkliwa. Od niego z początku brałem, potem kupowałem gdzie indziej i jakoś szło. Odlewałem w formach, sam robiłem modele, sam robiłem formy. Dopiero jak zacząłem robić bardzo dużo, to zlecałem robienie form i to mi się powiększało wszystko. Szła robota. Czyli wtedy jeszcze nie było koła? Wtedy jeszcze nie było koła. Ale doszedłem do wniosku, że takie odlewanie w formach to jest nudne. Nudne, ciężkie i w zasadzie przez te upłyniacze, które są w glinie, dosyć szkodliwie jest w warsztacie. Tata, który widział moją robotę, mówił, że to jest głupia robota i żebym się zajął garncarstwem, bo to jest coś, czym się warto zajmować. Ja puściłem to mimo uszu, ale jakoś zostało. Miałem tokarkę modelarską do robienia modeli gipsowych i spróbowałem, jak się toczy na tej tokarce modelarskiej. Oczywiście nie miałem żadnego pojęcia o glinie garncarskiej, jestem samoukiem. Trochę poczytałem, nie było bardzo gdzie nawet zdobyć podręczników. Wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałem wiadomości, nie mogłem trafić na żadnego garncarza. Kiedy to było mniej więcej? Lata 80? Tak, koniec lat 80.
I powoli, powoli rozpoznawałem gliny, starałem się je przygotować i zacząłem powoli, powoli robić. Rozpocząłem współpracę z Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Robiłem dla nich miniatury naczyń archeologicznych. Potem był fascynujący. Ach, zostańmy jeszcze, bo to jest fascynujące. Proszę powiedzieć, skąd brał pan wzory do tych naczyń? Jak to, jak wyglądała współpraca? Dostarczało mi muzeum. To miało być kopie prawie, bez wymiarów, bo nie wolno robić kopii. Tylko były podobne, bardzo podobne. Tak samo czernione, tak samo obrabiane, tak samo zdobione. Z wzorami nie było kłopotów, wzorów miałem całe mnóstwo. Skąd? A w 95 roku organizowany był festyn archeologiczny w Biskupinie. Pierwszy festyn archeologiczny. No i dyrektor tego oddziału, bo to był oddział Muzeum w Warszawie, zaprosił mnie z kołem garcarskim, z gliną, z towarem historycznym na ten festyn. Pojechaliśmy tam we czwórkę z żoną i z dwójką dzieci, małym Fiatem. W małym Fiacie zmieściło się wszystko. Koło garcarskie, wyrobów trochę, co prawda więcej wyrobów zawiozło mi muzeum na miejsce. A koło garcarskie takie wyjazdowe, nożne, zrobił mi wujek mechanik, ślusarz. I to koło służy mi do tej pory, zabiera mnie na wszystkie imprezy jako takie najbardziej tradycyjne nożne koło garncarskie. 27 lat. Tak. No to już dorosłe. A no. Proszę mi powiedzieć, jak powstało pierwsze koło garncarskie, przy którym pan zaczął pracować, bo mówił pan o tym, że to ojciec pana namawiał. Miałem wrzesiennik stokarki rewolwerówki. Do tego wrzesiennika przykręciłem tarczę, którą miałem, bo tata był z zawodu tokarzem i było mnóstwo metalu, tutaj rozmaitych metalowych rzeczy. Silnik jakoś znalazłem. Z początku nie było regulacji obrotów, tylko się kręciło szybko, jak do modeli gipsowych. Ale później zainstalowałem falownik do regulacji obrotów. No i teraz mam regulowane koło garncarskie, elektryczne. No i właściwie jest wszystko prawidłowo. Czyli nie jest to koło obracane nogą, tak jak tradycyjnie nie, się nie, nie. To kiedyś nogą działo? Można obracać, jak się zdobi, bo jest taka tarcza na dole duża, którą można, na której jest pas klinowy, który napędza to koło i jest połączony z silnikiem. A do zdobienia można obracać koło nogą, powolutku. Jak wygląda zdobienie? W ogóle jak wygląda wykończenie tych rzeczy, które pan w tej chwili wykonuje? Bo co pan teraz robi? Do zdobienia używam takiego widelca. Robię nim paski, fale, ciapki, kreski, rozmaite wzorki albo pieczątki. Zależy od tego, co to ma być. I potem suszenie, wypalanie na biskwit pierwszy raz w 900 stopniach. Potem drugi raz po ostudzeniu pieca wyjmowanie skorup, znaczy tych naczyń, szkliwienie. No i po poszkliwieniu i wypaleniu są gotowe do użycia. Przepraszam, bo zaczęłam trochę jak sroka, czyli od zdobienia, od tego, co błyszczy i od widelczyka, a wypadałoby zacząć od początku, czyli od materiału. Jak pan pozyskuje materiał, jak pan go przygotowuje do obróbki? Z początku było bardzo różnie i bardzo trudno, bo nie miałem informacji o tym, gdzie i jaką glinę znajdę. Tu na miejscu w Celestynowie jest bardzo dobra glina, ale żeby z niej korzystać, to trzeba mieć niezłe wyposażenie,
I nie dałem rady. Tu nawet niedaleko jest miejscowość Glina, z której glinę kiedyś pozyskiwano. Tu w Celestynowie jest cegielnia, była cegielnia, są glinianki, można się dokopać do gliny, ale to jest teren prywatny i bez pytania, bez pozwolenia raczej się nie powinno. Brałem stamtąd trochę gliny, ale ta glina była zanieczyszczona marglem. Margiel to są takie okruchy z dużą zawartością węglanu wapnia. I ten węglan wapnia w prażeniu w piecu rozkłada się na dwutlenek węgla i tlenek wapnia. Potem przez pory gliny chłonie wodę, pęcznieje i rozsadza glinę, są odpryski. Żadna pospolita glina w zasadzie rzadko się zdarza, że była wolna od tego margla, ale raz jest go więcej, raz mniej. W tej glinie celestynowskiej jest go dużo. W tej glinie, którą teraz mam, zdarza się czasem, ale bardzo rzadko i to już jest opłacalne. Ta glina, którą mam teraz, w której robię, pochodzi z okolic Radzymina, z Cegielni. Przyjechała ciężarówka, wywalili mi masę gliny na podwórko, no i ją mam. Żeby tą glinę przygotować do toczenia, musi być wyrobiona. Ręcznie to jest strasznie męcząca praca. Dużo pracy męczącej. Tak tradycyjnie kiedyś garntarze robili, że nie było walców, tylko urabiali ręcznie, nożnie. Jak ciasto. Jak ciasto. Jak ciasto. Skrobali ośnikiem, żeby pokroić bardziej plastyczne kawałki na drobniejsze części. A ja rzucam na walce. Walce wciągają, noże z walców zgarniają, spada do walienki. Tak przewalcuję kilka razy i ta glina nadaje się już do ręcznego wyrobienia w rękach, żeby ją ścisnąć, usunąć trochę powietrza, żeby wyroby dały się toczyć równo, żeby była jedna masa, żeby, no, żeby wychodziły proste. Proste, równe, żeby miały kształt jak należy. No i tak to wygląda z tą moją gliną. Jak się naczynie utoczy, trzeba je z kółka zdjąć. Do tego służy mi taki przyrząd, drucik napięty na dwa drewnienka i po utoczeniu przeciągam po kółku tym drucikiem, podnoszę wyrób. Jak garota. No tak, to struna, drut, różnie to mówią. Ale to służy do całkiem pokojowych celów, bez tego gantaż nie dałby sobie rady. Co prawda kiedyś jak w dawnych, dawnych czasach jeszcze nie było koła garntarskiego, naczynia były lepione po kawałku. Ale około X wieku już mamy koło. Podobno było ono znacznie wcześniej. Przyszło z Celtami, ale zanikło. I dopiero z początkiem chrześcijaństwa się rozpowszechniło. I od tego czasu są wyroby garntarskie. I toczone na kole. Szybko obrotowym, bo jest jeszcze toczenie wolnoobrotowe, kiedy się dolepia pasy, wałki gliny i obtacza powoli, kręcąc kołem. Czego pan używa do zdobienia potem? Bo już mamy utoczone naczynie. Ja stosuję bardzo proste, ludowe sposoby. To jest takie cztery druty. Zostawiają ślad, takie cztery paski na glinie. Mogą być faliste, mogą być ciągłe, mogą być przerywane, pionowe, poziome, różnie. I wtedy potrzebne jest obracanie koła nogą, jak te paski są jakoś skośne czy pionowe.
Kiedyś używano angoby tak zwanej. Jak to wygląda angoba, w tej chwili? Angoba, czyli angoba to jest glina na glinie. Wyrób wykonany, posuszony, powleka się warstwą gliny innego koloru. Kiedyś to były pobiałki, nazywano to pobiałką, polewą, chociaż polewą nazywa się też szkliwo u gartarzy, ale pobiałka to była biała glina położona na czerwonej glinie i to dawało taki efekt, jakby naczynie było z białej gliny i ładne kolory wychodziły na białej glinie, bo czerwona glina jest zabarwiona żelazem między innymi. No i to żelazo powoduje zmianę barwy niektórych tlenków. Szkliwo barwi się tlenkami, węglanami. Złota również metali. Dodawano. Słucham? Dodawano również odrobiny złota. Tak, ale to bardzo drogie i uzyskuje się piękne czerwienie. Jak się dodajesz złoto do szkliwa, ale to naprawdę kolory... Ekskluzywne. Bardzo, bardzo drogie. Jasne. Dobrze, czy proszę powiedzieć, ile w tej chwili wyrabia Pan naczyń glinianych i jak to wygląda w stosunku do tego, co było na początku? Bo zaczynał Pan w latach 80., to jeszcze były zupełnie inne czasy i rzeczywistość. Czy to się potem zmieniało? Jak wygląda w tej chwili zainteresowanie Pana wyrobami? Zmienia się popyt, zmieniają się wymagania. Kiedyś wystarczała robota sztampowa, sztancowa. Teraz bardziej wymagana jest praca ręczna, bardziej jednostkowe wyroby, bardziej jednostkowe zdobienie. Ja to osiągam tak, że po prostu robię różnej wielkości, różnego kształtu, rozmaicie szkliwione i to jest taki sposób na walkę z wielkim przemysłem. Tutaj... Na urządzenie sobie takiej niszy, znalezienie odbiorców na pojedyncze wyroby. Tutaj widzimy kilka rzędów dzbanuszków. One na pierwszy rzut oka wydają się identyczne, ale kiedy się przyjrzeć uważniej, każdy jest zupełnie inny. Żaden się nie powtarza. One są podobne. Podobne, ale każdy jedyny w swoim rodzaju. Albo to świadczy o tym, że gardas nie jest za dobry, albo to świadczy o tym, że były robione ręcznie. Opowiadał Pan o tym, że Pana obecne koło garncarskie jest napędzane elektrycznością, ale to nie jest jedyny elektryczny sprzęt, który Pan posiada w swoim warsztacie, bo piece nie są takie jak kiedyś. Jak one działają? Proszę o piecach opowiedzieć. Piece są elektryczne, grzeją spirale z drutu kantalowego. Jeden piec ma 250 litrów pojemności, drugi ma 440, na razie używam tego mniejszego. No, rozgrzewają się do temperatury 1100, czyli one są na niską temperaturę do glin pospolitych, które są na niskie temperatury. Ta glina, którą mam, wypala się w 1020 stopni ze szkliwem i nie przecieka, jest mocna. Po prostu ma swoje dobre zalety. Powiedział Pan gliny pospolite. Czy to znaczy, że istnieje coś takiego jak gliny niepospolite? Są gliny pospolite i szlachetne. Szlachetne są mniej zanieczyszczone albo czyste w ogóle od związków barwiących, żelazo, mangan i co tam jeszcze w glinie. Każda glina jest trochę inna i w każdej glinie jest inny skład i ma inne możliwości i wymagania. Te gliny szlachetniejsze są na wyższe temperatury,
dają ładniejsze kolory szkliwa, bo nie ma tych zanieczyszczeń, które zmieniają kolor szkliwa albo powodują, że ono źle na glinie leży, nie rozpływa się jak należy, albo zbiega się, czy bąbelkuje, zmienia kolor. No, to są rozmaite wady szkliwa, które powoduje zawartość tych tlenków barwiących w glinach pospolitych. To jest bardzo skomplikowany skład, bardzo różnorodny. No jak mówiłem, każda glina jest inna i każdą trzeba rozpoznać nie tylko mechanicznie, czy nadaje się do formowania na kole, ale czy będzie się wypalała, czy będzie się ładnie szkliwiła, czy będzie odpowiednia dla naczynia. Do każdego wyrobu w zasadzie, biorąc pod uwagę przeznaczenie i wielkość, należałoby używać trochę innej gliny, innego składu. A glina, którą pan sprowadza spod Radzymina, do czego jest najlepsza, do jakich wyrobów? To jest glina do drobnej roboty, bo jest trochę mało sztywna, mało plastyczna, ale za to kubki, miski, garnki niewielkich rozmiarów, takie do 2 litrów, do 3, 4, daje się z niej utoczyć bez żadnych dodatków, nie przeciekają. To jest tak, że naleje się wody, po jakimś czasie zwilgotnieje, ale nie będzie kałuży, nie będzie rosy, nie będzie kropli. Po prostu tak glina trzyma. Porowatości nie mierzyłem, nie znam, ale jak chodzi o glinę, to nie jest najważniejszy procent porowatości, tylko rozmiary porów. Glina może być bardzo porowata, ale pory małe i woda nie wnika. Tak to właśnie jest z gliną pod względem przesiewalności. Czy mówi pan o wyrobach już po szkliwieniu, czy przed? Przed, dlatego że zdarza się, że szkliwo nie jest dobrze dopasowane do gliny, czy to przez brak spieku, czy w ogóle współczynniki rozszerzalności gliny i szkliwa się różnią, szkliwa ma większą rozszerzalność. I wtedy szkliwo po pewnym czasie, albo od razu po wyjęciu z pieca, przy studzeniu, pęka. Na glinach szlachetnych, które mają wysoką temperaturę spiekania, jak się ich nie spiecze wysoko, to będzie przeciekało. A glina pospolita, ta, którą ja mam, i ta celestynowska, i zosiecka, jest taka, że nie przecieka. Z tego, co pan mówi, wynika, że trzeba mieć olbrzymią wiedzę i przede wszystkim praktykę z materiałem, żeby odpowiednie wyroby mogły powstawać. To wszystko na swojej skórze. Wszystko tymi rękami? Tak. Ma pan większy piec, którego pan nie używa. Dlaczego? No, na razie nie jest mi potrzebny, starcza mi ten, bo mniej robię. Jak byłem sporo młodszy, to na przykład takich naczyń, jak stoją na stole, zrobiłbym dziennie 50 do 100. A teraz jak zrobię 30, to jest mój wyczyn. Już jestem trochę wypracowany. Więcej umiem, ale mam mniejsze możliwości. A co można by było wypalać w tym większym piecu? I jak wyglądałaby wtedy praca? Opłacalność jest podobna. Ten mniejszy piec jest zrobiony z trochę nowocześniejszych materiałów. Dlaczego nie używa pan tego większego pieca? Dlatego, że ten mniejszy jest zrobiony z nowocześniejszych materiałów. Lepszy pod względem izolacyjności, wagi, mniej pochłania ciepła i opłacalność wypalania w jednym i w drugim jest bardzo podobna, a ten mniejszy wygodniej się ładuje.
Czyli to nie jest tak, że większy jest po to, żeby większe rzeczy w nim wypalać, a mniejszy na mniejsze. To też, ale teraz siłą rzeczy robię mniejsze. A gdyby pan robił większe rzeczy, to czy ta sama glina byłaby odpowiednia, czy musiałby pan jakoś ją specjalnie przygotować? To przygotowuję specjalnie, dodaję bentonitu, piachu. Dlaczego? Na walcach. Żeby była bardziej plastyczna, mocniejsza, odporniejsza na deformacje, a piach, żeby była sztywniejsza. Czy kiedy jeździ pan z pokazami, warsztatami, również pokazuje pan, jak różne muszą być gliny, jak ją trzeba, jak materiał trzeba przystosować do tego, co się wykonuje, czy po prostu już są to takie praktyczne zajęcia? To są zajęcia praktyczne. Zaczęło się wszystko od festiwalu w Biskupinie. Tam zaczynałem pierwszy, kończyłem ostatni, miałem bardzo dużo chętnych. No i duże powodzenie. Świetnie się sprzedawało. Ludzie byli bardzo zainteresowani. No, było pięknie i zaczęły się kontakty z innymi muzeami, z innymi parkami, muzeami etnograficznymi, archeologicznymi. Zacząłem jeździć, gdzie się tylko dało. Bywałem w Toruniu, w Zamościu, w Sandomierzu, w Warszawie wielokrotnie. Czy tylko pan prezentował swoją pracę, czy... Tak, prezentowałem to, co umiem i pomagałem zrobić coś komuś, kto siedzi pierwszy raz przy kółku. Czyli można było usiąść przy pana przewoźnym kole garncarskim i spróbować swoich sił. Tak. Ktoś zaczynał, ja przygotowywałem glinę, dlatego że no to już musi być, to jest warunek, żeby było dobre toczenie. Wyrabiałem ją ręcznie. I potem ktoś siadał przy kółku, próbował. Jak coś się popsuło, to naprawiałem. No i zawsze coś zadowalającego dla tego, kto toczy, wychodziło, wszyscy byli zadowoleni. Czy można zabrać ze sobą po zajęciach? Tak, wszyscy zabierali. Czyli piękna pamiątka pozostaje po tak, takim spotkaniu. Tak. A na takich imprezach niearcheologicznych to głównymi moimi klientami są dzieci, takie późniejsza podstawówka, szkoła średnia. No po prostu to jest taki wiek, że dzieci są bardzo chłonne i ciekawe. A dorośli czasami też mają ochotę spróbować? To nie ma ograniczenia wieku. Jasne. Ale kto najchętniej, jeżeli chodzi o dorosłych, siada przy kole garncarskim? Bardzo różnie. Mhm. Bardzo różny wiek. Czyli bardzo różnie. W każdym pokoleniu można znaleźć kogoś, kto się zainteresuje garncarstwem. No, są po prostu tacy ludzie, których interesuje formowanie, sam dotyk gliny. To jest bardzo przyjemne. Te pokazy są robione wtedy, kiedy jest ładna pogoda, bo w deszczu to nie ma roboty. I wtedy nie ma tego zimna, które ścina człowieka, tylko jest ciepło, zachęca. A poza tym robi się coś pierwszego samemu. Co pana najbardziej cieszy w trakcie pracy? Co sprawia panu największą przyjemność? Cieszy mnie, jak uda się zrobić dobrą glinę i robota idzie, to tak w warsztacie. A na takich imprezach to mnie wszystko cieszy. Ludzie mnie cieszą, rozmowy mnie cieszą, robota mnie cieszy. Bardzo rzadko zdarza się coś nieprzyjemnego. Właściwie to chyba nawet nie pamiętam, że mi się coś zdarzyło. Jak można pana zaprosić na takie pokazy, czy zajęcia, czy w szkołach? Zadzwonić. Gdzie szukać informacji? Mam fanpage'a na Facebooku Garncarnia Babrzysko.
Tam są moje wyroby z koła. Jest też telefon do mnie i można zadzwonić i wtedy pogadamy, umówimy się i przyjeżdżam. Fantastycznie. Bardzo dziękuję.